Siemanko, witam Was w dalszej części tego poniedziałku. Jak widzicie, nic za dużo się dzisiaj nie wydarzyło. Nic nie nagrywałem praktycznie. Czym to spowodowane? No tym, że, no tak jak powiedziałem, za dużo się dzisiaj nie działo. Ja Wam powiem szczerze, że mam jakoś taki teraz ciężki okres. Muszę sobie sporo rzeczy chyba przemyśleć odnośnie prowadzenia PFF. Jak to powinno wyglądać, czy w ogóle powinno wyglądać. Powiem Wam szczerze, że mam coraz więcej takich myśli związanych z tym, aby to wszystko zamknąć w pizdu, ale muszę to wszystko przemyśleć. Do zobaczenia jutro. Siemanko, mamy wtorek, ja jestem teraz w pracy. Przyszła przed chwilą do mnie paczuszka, od rana nic nie nagrywałem. Dzisiaj miałem bardzo dziwny dzień, ponieważ wstałem normalnie ze śniadania o 6 rano, po czym na chwilę się położyłem i to chwilowa drzemka zakończyła się tym, że wstałem o 10.40, a wczoraj położyłem się po 23.00, więc wychodzi na to, że spałem prawie 11, no z 10,5 godziny łącznie, myślę. A teraz przyszła mi tutaj jakaś paczka, chyba spawn down, nie wiem dokładnie co jest w środku, ale to zaraz zobaczymy, żeby nie było, że coś tu będę ściemniał, to postawię tutaj z boku telefon. Dobra. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. I przystępujemy do rozpakowania. To są te słynne spodenki do siadów nowe, które na pewno zostaną przeze mnie wykorzystane. Zajebiście. Dzięki wielkie, Pound Out. Tutaj mam już, widzę, koszulkę No Excuse, nowe wzory innych koszulek treningowych, chyba dwie pary nawet spodenek dostałem, słuchajcie, rewelacja. I widzę tutaj nowe wzory ogólnie koszulek, tak jest, mogę powiedzieć jedno, wszystkim życzę współpracy z taką firmą jak Pound Out. Dbają po prostu o człowieka niesamowicie. Dzisiaj robię trening klatki, więc trening klatki na pewno pójdzie w nowych ciuszkach. Brozdro! Okay, ja już jestem w domu po zakupach. Tutaj teraz na szybko Wam pokażę to, co zakupiłem. Zacznijmy od przypraw. Cynamon, mój ulubiony. Zioła prowansalskie również uwielbiam. To są moje dwie ulubione przyprawy. Oprócz tego rozmaryn, który wspomaga trawienie, majeranek również w kwestiach właśnie takich, że tak określę, protrawiennych. I tutaj koper cięty, wiem, lepszy byłby ten świeży, ale teraz coraz do niego trudniej, a poza tym nie jest taki tani. I teraz tak, do czego koper? Do ziemniaków. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłem wczoraj, wracam totalnie na stare śmieci mentalne, pod każdym względem. Ja się tak lepiej czuję i tak już teraz będzie. Dlatego kupiłem te ziemniaki. Koniec z kombinowaniem. Będzie klasycznie, tak jak ja lubię najlepiej, najbardziej. Czerwone ziemniaki, czyli wracam do starych klimatów, czyli ziemniaki zawsze po treningu. Oprócz tego trzy opakowania filetów z piersi kurczaka, starałem się wybrać te mniejsze, dlatego macie tutaj 444 gramy, tutaj 541, tutaj 597, sorki, zmęczony trochę jestem. Zawsze staram się wybierać, jeżeli już kupuję te paczkowane takie mięso, zawsze staram się wybierać te mniejsze opakowania, bo w nich są, zauważyłem, piersi, które są mniej nasączone wodą. Niestety kurczaka farmy nie było, a ja jadę na dniach, w czwartek prawdopodobnie pojadę na rynek z samego rana, więc wtedy kupię sobie mięso na rynku. A tutaj macie jeszcze ryż, taki oto dziwny troszeczkę by się wydawało, pakowany po 2 kg, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 8 kg ryżu. To był ryż, który wyczaiłem w Lidlu z tygodnia tego włoskiego, dlatego firma Italimo, na tej samej zasadzie jak kiedyś wyczajałem tą polentę. Tak teraz wyczajałem ten ryż, słuchajcie, za kilo tego ryżu wychodziło 4,90, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Ryżu do risotto jeszcze nie jadłem,
ale no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną, to jak widzicie, klasycznie jak większość z ryży, że tak to określę, 80 gramów węgli na 100, czyli tak jak praktycznie każdy. No, więc to było to. Tak wyglądać będzie aktualnie głównie moja micha. Oprócz tego oczywiście wołowina, którą zaraz sobie wyjmę, zawsze będzie leciała po treningu. To jak widzicie, uzbierały mi się lekkie zapasy, bo ostatnio jej nic za bardzo nie ruszałem. Dlatego wyjmiemy sobie jeden kawałek wołowinki, powiedzmy... A, co mi tam? To jest chyba ligawa. Dobra, weźmiemy ten. Jeden kawałek wołowiny, niech się rozmraża, żeby był już na jutro. I słuchajcie, tu już się gotuje moja kasza jaglana, bo jeszcze mi zostało trochę z tej z makro, co kupowałem. Więc najpierw chcę zużyć tą kaszę jaglaną, ale jak już ją zużyję, to już będzie leciał sam ryż. I oczywiście, jak powiedziałem, ziemniaki po treningu, ale to już zobaczycie też jutro, jak to będzie wyglądało, bo już jutrzejszy dzień, to jest pierwszy dzień, kiedy wszystko będzie w starych klimatach, dlatego też tutaj nawet nie gotuję już 400 gramów kaszy jaglanej, tylko 300. Brozdo. 19.33, ja zbieram się teraz już na trening klatki i tricepsa w dniu dzisiejszym, a dzisiaj otrzymałem też próbki z Bodyfasta, ze sklepu Bodyfast, bo tyle jestem normalny i mam normalne relacje, bo z nikim nie szukam zwady, że współpracuję z Kultem Ciała, ale nikt nie robi problemu, że na przykład inny sklep, taki jak chociażby właśnie Bodyfast, przysyła mi jakieś tam próbki do recenzji, jakieś tego typu rzeczy. Więc mamy tutaj z firmy Metabolic Nutrition ESP. To jest przetreningówka, zresztą wszystkie te próbki do przetreningówki mają mnie po prostu wypierdolić z kapci, więc zobaczymy. Dzisiaj poleci to, czyli z Metabolic Nutrition ESP Pre-Workout Energy Stimulant. A w składzie nie będę wam tutaj dokładnie zawracał dupy. Każdy, kto chce, wystarczy sobie wpisze w Google i znajdzie. To mamy tą jedną przetreningówkę, która pójdzie dzisiaj. Oprócz tego mam tu jeszcze z ALR Angels jakiś, Angels Extreme, ale to na kiedy indziej. Psychotic, to podobno wywala totalnie i chłopaki mi zalecili z Bodyfasta, abym to wziął w dzień wolny, najlepiej w ciągu dnia. Tutaj Cannibal Ferox z firmy House and Pain, więc te same nazwy mówią dużo za siebie. To jest to. I ostatnia przetreningóweczka Max Out z iForce Nutrition. Też w przyszłości spróbuję i na pewno znam wam recenzję i relację. A dzisiaj klatka, nie mogę się już doczekać, bo dzisiaj pierwszy raz wypróbuję metodę, którą sprzedał mi Radek Słodkiewicz w zeszłym tygodniu, kiedy byłem u niego na treningu, czyli robienie wyciskania nie do klatki, a właśnie do rollera. I dzisiaj chcę to wypróbować, a pomoże mi w tym wszystkim, aby ten trening był niezapomniany i ESP. Do zobaczenia już na siłce.
Okej, okay. Środa, godzina 8.42, ja o 9 muszę otworzyć chili. Wstałem parę minut temu, więc na szybko jem śniadanie hardkorowe. Tutaj mam swoją kawę, która przed chwilą się zdążyła zaparzyć. Dowalę do tego wejkę, ale oczywiście doleję jeszcze wody, aby nie dowalać wejki do wrzątku. I na szybko się zbieram, a dlaczego tak, a nie inaczej, to wam wytłumaczę w dalszej części dnia, bo po prostu nie chcę teraz marnować nawet jednej minuty kolejnej na to, aby tutaj dotłumaczyć, bo tak jak mówię, zaraz się spóźnię, więc szybkie śniadanie i do zobaczenia. Okej, ja jestem teraz w pracy. Na szybko wam teraz wytłumaczę, dlaczego tak się zakończył, czy tak się rozpoczął mój dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o poranek. Było to związane z przedtreningówką, którą brałem wczoraj, czyli ESP, co już widzieliście. Miałem zdać relację, więc teraz wam zdam tą relację. Jeżeli chodzi o trening, o to jak było na treningu, było rewelacyjnie. Wczoraj poszedł jeden z lepszych moich treningów w życiu, jeżeli chodzi o klatkę piersiową. Nie wiem, czy to było spowodowane właśnie tą przedtreningówką, ale no na pewno do samego końca treningu nie miałem żadnego problemu z energią. Byłem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do całego treningu. Jedyny minus był taki, że przez to, że trenuję wieczorami, no to jak wróciłem do domu, zjadłem kolację, położyłem się spać, zasnąłem co prawda normalnie przed 12, ale obudziłem się o 2 w nocy do łazienki i nie mogłem już zasnąć do 5.30 rano. Zasnąłem właśnie dopiero o 5.30 około i obudziłem się właśnie o tej 8.40. Resztę historii już znacie. Dzisiejszy dzień miał się niczym nie różnić od typowej środy mojej, czyli po prostu miałem wieczorem zrobić trening pleców, ale mam akcję burza, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne. Będę musiał jechać po swoją mamę chrzestną do Warszawy dzisiaj wieczorem, dlatego w chili będę wcześniej. W sumie zaraz po pracy pojadę tylko na szybko do domu, aby się przebrać. Pojadę do chili, zrobię trening i prosto z treningu pojadę bezpośrednio do Warszawy. Więc tak to będzie dzisiaj wyglądało. Na szczęście jutro rano nie muszę ani otwierać chili, ani nie mam żadnych swoich tam planów większych. Więc dzień mój się jutro zaczyna tak naprawdę, jeżeli chodzi o obowiązki, dopiero od 11 rano. No, czyli powinienem jutro się od rana ze wszystkim wyrobić, łącznie ze zrobieniem michy, bo dzisiaj przez tą akcję awaryjną nawet nie będę miał czasu tego zrobić. Więc to było wszystko, jeżeli chodzi o ten moment i postaram się coś wam pokazać na treningu pleców. Dobra, jak widzicie, 17.06, ja na mega, 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 mega szybkim tempie przyjechałem do domu. Tutaj dochodzą mi już ziemniaki w mikrofalówce, 500 gramów ziemniaków. Tutaj na szybko przed chwilą usmażyłem wołowinę, jak widzicie półkrwista, ja taką najbardziej lubię. Zaraz pakuję sobie 130-140 gramów mięsa tego przygotowaniu, dowalam ziemniaki, zamykam pojemnik i zawijam na trening. Poleci jeszcze dzisiaj przed treningu beczka, oczywiście kolejna z tych, które otrzymałem. Zastanawiam się dokładnie, powiem wam szczerze, nad dwiema. Nad Max Outem oraz nad z firmy Adri and Jerch jakiś. And Jerch Extreme. Zaraz jeszcze sobie zobaczę, co jest dokładnie w środku w składzie i wybiorę jedną z nich. Później mnie czeka jeszcze kurs do Warszawy, więc mam nadzieję, że nie będzie zjazdu po niej, po żadnej z tych przedtreningówek, abym po prostu nie wpadł w ruch gdzieś jakiś. Tu. I to było tyle. Ja się zbieram, ubieram zaraz, biorę swoje ciuszki na trening i później plecy i Warszawa. Brozdro.
Okej, ja już jestem po treningu. Zaraz będę się zabierał za swoją szamę, bo dochodzi godzina 19. Tak, dobrze mówię? Chyba tak, już nawet nie wiem, która godzina. W każdym razie zaraz zawijam do Warszawy. Zjem tylko, żeby już na trasie nie jeść. I widzimy się może później. Zobaczymy. Nowa koszuleczka z Poundout leży idealnie. Pompa. Do zobaczenia. Czwartek, godzina 5:48. Czas na śniadanie, a dziś wyjątkowo będzie to tatar. Tatar, który, słuchajcie, tatar, który otrzymałem wczoraj, będąc u babci, ponieważ, jak widzieliście, byłem w Warszawie na lotnisku po swoją ciocię, swoją mamę chrzestną. Zawiozłem ją do dziadków. No, że ciocia przyjechała ze Szwecji, no to przygotowano również tatar, żebym ja coś zjadł, jak przyjadę po podróży. Bo jak to bywa w polskich rodzinach, trzeba było znowu zrobić całą wałówę na tydzień czasu jedzenia, bo przecież ktoś przyjechał na dwa dni. Pozytyw dla mnie taki, że właśnie był tatar, więc zjem go sobie to, co zostało dzisiaj na śniadanie zamiast jajek. A jeszcze ciocia mi przywiozła różne przyprawy ze Szwecji. Więc mam zapas przypraw różnych, różnistych. Jakieś przyprawa do falafela, jakieś biriani, co tu jeszcze mamy, kafta, to są wszystko mieszanki różnych przypraw, pizza, więc mam z głowy przyprawy na jakiś dłuższy okres czasu. I jeszcze kolejna bardzo fajna rzecz, czyli moje ulubione warzywo, czyli okra, o której wam już wspominałem, jak byłem na Cyprze. Rewelacja, mam cały zamrażalnik teraz okry, 10 takich paczuszek po pół kilo, więc akurat jak będę miał ochotę na warzywa, to mam już je z głowy. Z pomidorami od babci będą rewelacyjne, będzie rewelacyjna ta okra i z ryżem, no i oczywiście z przyprawami. Sorry za ten burdel, ale wczoraj jak tutaj po prostu przyjechałem w nocy do 12, to nic nie robiłem, tylko już po prostu położyłem się spać. Ale jest 5:50, ja jem śniadanie i zaczynam to wszystko ogarniać. Do zobaczenia później. Siemanko, jestem w pracy, godzina 15, kolejny posiłek. Monotonia dnia codziennego, ale ja tak lubię najbardziej. Kończę pracę, znaczy wychodzę z pracy o 17. Szybkie zakupy, po zakupach szybko do domu. I dzisiaj trening bareczków, więc na pewno coś dzisiaj jeszcze się wydarzy. Wczoraj jak wróciłem z tej Warszawy, no to widzieliście sami rano. Bałagan w kuchni był nieziemski. Nawet dzisiaj rano, ale udało mi się to posprzątać. I to było wszystko na ten moment. Do zobaczenia później. No i żeby nie było, że jestem gołosłowny, godzina 17:30. Jestem w domu po pracy. Nawet płyta, jak widzicie, wybucowana. Byłem na szybkich zakupach. Zakupiłem na szybko mięso. Filety z piersi kurczaka, zwykłe, najzwyklejsze w netto, dwa opakowania, tutaj mamy ponad kilogram tego mięsa, a to dlatego, że po pierwsze jutro muszę zawijać też jeszcze do babci i tam, bo jeszcze ciocia u nich jest, więc trzeba ich też odwiedzić, a już miałem powiedziane, że jak przyjadę, to babcia zrobi mi wałówkę znowu mięsa, dlatego też nie kupowałem w nadmiarze, bo po co robić sobie zapasy niepotrzebne. A poza tym druga ważniejsza informacja jest taka, że patrzyłem w gazetce właśnie z Netto i od soboty filet ma być tam po 12,50, to chyba jakoś tak, niecałe 13 zł, więc po co mam teraz kupować, jak w sobotę, czyli w sumie za dwa dni będzie tańszy. Dlatego tylko, aby było na jutro i ewentualnie właśnie na tą sobotę jakieś tam pierwsze posiłki. A to by było właśnie to na ten moment. Więcej nie będę teraz nagrywał, później trening barków dzisiaj i brzuszka oczywiście, no i co, i do zobaczenia. Dobra, szybka alma zahaczona, jajka kupione, promocja na
zieloną nóżkę, więc mamy jaja aż do mojego wyjazdu w przyszłym tygodniu. W treningu barków w Chili właśnie wybiła 22, zaraz zamykam i sąd kozę, jadę do domu. Przyjąłem oczywiście swoją kreatynę, BCA, glutaminę, witaminę C, więc katabolizm mnie nie dopadnie. Będę w domu, to myślę, że około 23. Zjem swój ostatni posiłek, czyli ziemniaki i wołowinę, bo tak to teraz wygląda. Tak jak wam mówiłem już w poniedziałek, że czuję taką wewnętrzną potrzebę powrotu do starego trybu. A dzisiaj jeszcze miałem, zresztą jeżeli śledzicie Face'a, to dobrze o tym wiecie, miałem takiego może nie to, że doła, ale taką refleksję, że po prostu muszę wrócić na stare tory takiego mnicha. Oczywiście nie będę teraz chodził cały dzień w bluzie z kapturem, ale taki mentalny kaptur właśnie sobie na głowę chcę założyć, aby znowu wejść w ten taki stan, w którym najważniejsze rzeczy są istotne, a cała reszta się nie liczy. W takim stanie dużo lepiej się osiąga swoje wyznaczone cele. Każdy, kto robił jakąś formę, kto się przygotował na zawody, wie, o czym mówię, bo to jest właśnie ten stan, kiedy nic się dookoła nie liczy i robicie wszystko jak maszyna, ale wtedy po prostu musicie odrzucić od siebie wszystkie negatywne emocje i wszystko, co was otacza, co jest sprzeczne z waszym celem. Dlatego na pewno część osób, która śledzi PFF, bądź też próbuje mnie zdołować na PFF, będzie miała takie odczucie, że ja jak gdyby stałem się bardziej zarozumiały, że jestem zadufany w sobie, ale no tak to niestety musi wyglądać. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu fala negatywnych emocji tego całego pieprzonego polskiego gówna naszego społecznego, gdzie zamiast kogoś wspierać, to tylko się cały czas dołujemy, żeby to mnie po prostu zniszczyło, bo ostatnio za bardzo się tym zacząłem przejmować znowu, za bardzo chciałem jak gdyby naprawić świat, a niestety są osoby niereformowalne, którym nawet jak chcesz coś pokazać, że mogą myśleć inaczej niż do tej pory, to one niestety, ale nie wiem czemu, nawet nie próbują wejść w jakąś konwersację, w jakąś polemikę, tylko od razu mówią, że jesteś debilem i wyśmiewają różne rzeczy, więc skoro tak, no to nie ma co walczyć z wiatrakami, trzeba robić swoje, zapierdalać i co, i to był ostatni z tych dni treningowych dzisiaj. Jutro dzień bez treningu, w sobotę nogi z przysiadami, w niedzielę znowu nogi, ale dwójka, bo w sobotę robię czwórkę, w niedzielę robię dwójkę. I to było wszystko, jeżeli chyba chodzi o dzień dzisiejszy. Wiem, że ten tydzień w porównaniu do zeszłego jest taki trochę dziwny, ale no mówię, no postanowiłem, że te masmody będą robione cały czas, abyście wy mogli śledzić moją masę, a ja jednocześnie, żebym miał fajny dziennik, taki nawet za kilka lat mógł sobie zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Dlatego tak to sobie wymyśliłem, że tak to teraz będzie wyglądało, że będę po prostu pokazywał wszystko, co się dzieje. Dlatego ten tydzień jest taki trochę z dupy, bo ogólnie dla mnie ten tydzień jest z dupy. Mam nadzieję, że to rozumiecie i to było wszystko, jeżeli chodzi o ten moment i o dzisiaj. I widzimy się już jutro, czyli w piątek. I co? I do zobaczyska. Pompa. No dobra, piątek, godzina 6.02 i czas na śniadanie. To co widzicie, to jest właśnie okra. Podsmażam ją na 15 gramach smalcu i do tego polecą 4 całe jaja od kury zielononóżki, które zakupiłem wczoraj. I to będzie moje śniadanie w piątek. Do zobaczenia. Dobra, piątek, ja jestem w pracy, rano widzieliście śniadanie, a teraz przychodzę do pracy, a tutaj taka miła niespodzianka, paczuszka od Six Pack Nutrition. Więc zaraz ją otworzymy, tak samo jak ostatnio ciuchy z Pound Down. Nawet ta sama sceneria, więc żeby nie przedłużać, od razu przejdziemy do rozpakowania, zobaczymy, co tam zostało przysłane. Crossfact, lightweight następny. No to białka mam teraz w zapasie, że ho ho.
akurat fajnie, wyjazd się zbliża, to chyba sobie to zabiorę. Będę miał zamiast białka, bo mogę mieć problem z wypełnianiem białka. Dobra, czyli mamy, jak widzicie, od zarąbania próbek białek, tu znowu jeszcze białko, 4 próbki crosspacka. Jeżeli chodzi o smaki, to tutaj jest cytryna, ananas, tak samo, czyli wszystkie cytryny, ananasy. I co my dalej tu jeszcze mamy, bo to nie wszystko. O, proszę bardzo. Następna do kolekcji. Six pack for young winners. Six pack nutrition. To jest to. Kolejny shaker. Jaki ładny six pack. O kurde. No to okej, okay, oficjalnie mega dziękuję Sixpackowi w tym momencie, bo nie wiem, czy to w każdej paczce tak macie, czy to zrobiliście ze względu na mnie i wiecie, że ja myję włosy nawet przy użyciu BCA, ale cała puszka BCA dla mnie to jest naprawdę szok. Jeszcze jaki mamy smak? Kaktus, cytryna. Ciekawy jestem bardzo. Ale no słuchajcie, dla mnie no jestem w szoku, naprawdę. Zwłaszcza, że ja już wcześniej patrzyłem sobie na to BCA i bardzo mi się podoba składowo, bo to jest niby BCA po co takie, żeby stosować się w trakcie treningu. Jak widzicie, jest tutaj witamina C, kompleks witaminy B również, więc naprawdę fajna rzecz. Jak używam zarówno witaminy B, jak i witaminy C dodatkowo, więc no dla mnie jest to bardzo fajna sprawa. No więc super, no naprawdę nie wiem co powiedzieć, jeżeli chodzi o to BCA. I to jeszcze jest chyba koszulka. Tak jest, koszulka Sixpack Nutrition. Rozmiar, mam nadzieję, że XL. Zaraz zobaczymy. No. Czekajcie. Tak jest. Rozmiar XL. No więc powiem wam szczerze, super paczka, niespodzianka, naprawdę mega. Zwłaszcza jestem bardzo zadowolony i bardzo dziękuję za to, że jest tyle próbek tej wejki. Naprawdę nie wiem co powiedzieć, jestem w szoku. A już w ogóle rozbraja mnie to. Cała pucha BCA. Dobro powraca do ludzi jednak czasami, wiecie? Brozdro. Okej, witam was w niedzielę, ja jestem już po zajęciach, zawijam na trening nóg. Jeżeli chodzi o sobotę, od razu tłumaczę, nic nie było nagrywane, ponieważ kompletnie nic się nie działo takiego, co bym mógł nagrać. Planowałem, że nagram tylko trening nóg, jeżeli chodzi właśnie o czworogłowy, ale wczorajszy dzień był tak zalatany, zabiegany, że nawet tego treningu nie zrobiłem, dlatego dzisiaj będzie trening na pełnej piździe i zrobię zarówno trening z wczoraj, jak i z dzisiaj, więc pewnie będzie on trwał z 2 godziny. Ale chuj, jak trzeba to trzeba, nie można się załamywać. Tu już mam przygotowane od rana, więc zaraz to łyknę. Na górze klasycznie swoje BCA i kreatynę. A tutaj, aby ten trening naprawdę poszedł dzisiaj na pełnej piździe, wypróbujemy Insane Labs Psychotic. To jest przedtreningówka, jedna z tych, które dostałem od sklepu Bodyfast do przetestowania. O psychotyku było mi powiedziane, abym go stosował nie na wieczór, bo będę miał problemy ze snem. Dlatego teraz jest godzina dokładnie 14:50. Ja planuję na siłowni być trochę po 15, bo zaraz dosłownie wychodzę z domu. Już nawet jestem ubrany. Jak widzicie... O, siema. Jak widzicie, mam na sobie ciuszki Spoundout pod dresem. Mam jeszcze też spodnie do przysiadów, bo dzisiaj też chcę je przetestować, jak się będzie robił właśnie nogi w tych spodenkach do siadów. I to było wszystko. Zaraz szukam psychotika. Oczywiście na Facebooku pojawi się recenzja, jeżeli chodzi o ten preparacik.
i na Instagramie też, bo stwierdziłem, że kończę z prowadzeniem PFF blog osobisty na Facebooku. Będę miał tylko jedno konto na Facebooku, czyli to oficjalne Polish Fitness Freak, a treści, które były umieszczane na koncie osobistym, częściowo będą na Polish Fitness Freak, a w większości będą po prostu na Instagramie, bo te dwa konta się za bardzo powielały, a ja nie mam też czasu na prowadzenie tego wszystkiego, za bardzo się wypalam, więc trzeba działać tak, aby było dobrze dla was, ale też nie oszukujmy się, dla mnie, abym ja po prostu dawał radę. No i tu jakby ktoś się pytał, oczywiście woda, 5 litrów baniaka z BCAA z sixpacka. Dlaczego akurat to BCA, a nie to, które normalnie stosuję? Dlatego, że tamto jest bezsmakowe. A to ma smak cytryna. Nie, przepraszam, kaktus z limonką. Tam kaktus z cytryną. I naprawdę całkiem spoko smakuje. Dużo łatwiej dzięki temu ta woda wchodzi. A ja sobie postanowiłem, że teraz znowu wszystko będzie na maksa, bo już mam dosyć tego stanu, w którym dochodzą do mnie myśli takie, wręcz, że tak powiem, użalające się nad samym sobą. Za dużo czasu poświęciłem na to, aby można powiedzieć, polemizować z negatywnymi ludźmi i to spowodowało, że część ich negatywnych emocji na mnie przeszła, więc muszę się tego pozbyć, tego całego gówna, i znowu wrócić na właściwe tory. Do zobaczenia później. Jeżeli chodzi o psychotik, to powiem wam, że robi robotę. Co prawda na początku byłem sceptyczny po jego wzięciu, ponieważ miałem lekkie, można powiedzieć, problemy żołądkowe. Myślałem, że po pierwszej serii przysiadów myślałem, że po prostu zwymiotuję. Nie wiem, czy to było spowodowane tym psychotikiem. W każdym razie no, na co dzień nie mam takiego stanu. Ale trening poszedł naprawdę całkiem nieźle, pomimo tego, że... Znaczy może w sumie też przez ten psychotik było tak, że czułem, że mam moc, a tak naprawdę tej mocy nie miałem, czyli po prostu robił robotę, no bo nie dość, że zrobiłem cały trening, który normalnie dzielony jest na dwa dni, to jeszcze nadal mam, może nie to, że mam siłę, bo już mięśnie były tak wywalone, że nawet przysiadów z ciężarem własnego ciała nie byłem w stanie zrobić. Ale czuję się tak, jakbym jeszcze mógł trenować, tak? Wiem, że jakbym na przykład teraz zaczął robić następne partie, to myślę, że trening by całkiem nieźle poszedł jeszcze, więc no na pewno robi robotę. No i co, teraz już jestem w domu, jak widzicie, godzina jest 19, trening trwał ponad 2 godziny, po prostu masakra jakaś. No i mam tutaj swoje ziemniaki posypane solą himalajską i koperkiem i mieszankę mięsa. A propos tej mieszanki, to jeszcze jak wrócę, to wam coś powiem, bo ktoś może nie wiedzieć, o co chodzi. Znaczy w sumie wszyscy, bo nie mówiłem o tym jeszcze. W każdym razie, no jak wrócę. Dlaczego mówię, że jak wrócę? Ponieważ jest godzina 19, ja muszę jeszcze dzisiaj jechać do swojej Krześnicy, ponieważ nie byłem u niej już naprawdę, myślę, że z miesiąc. Czas szybko leci, ja jestem strasznie zapracowany, więc no dzisiaj muszę tam jechać. Pamiętajcie, że wasi najbliżsi są, no można powiedzieć, że najważniejsi tak naprawdę. Więc nie można o nich zapominać. Więc to było wszystko, ja biorę się za szamę i jadę. Brozdro. Fuck average. Are you gonna be a beast or a bitch?